Na końcu świata? To my, Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Na końcu świata. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Zapraszamy. Wiedza kołem się toczy. Dlaczego młodzi ludzie decydują się dziś na studiowanie? Czy powoduje nimi chęć zdobycia wiedzy, poszukiwanie nowych znajomości, czy może sprostanie ambicji rodziców? O ile to ostatnie nie rokuje najlepiej w karierze naukowej, o tyle pęd ku wiedzy w towarzystwie podobnych zapaleńców już tak. Znakomitym miejscem na uczelniach łączącym zdobywanie wiedzy z dobrą zabawą i rozwijaniem naukowych zainteresowań są koła naukowe. Ten podcast będzie cyklem spotkań ze studentami i wykładowcami, którzy z nauki uczynili swoją wielką pasję i którzy spróbują przekonać nas, że wiedza kołem się toczy. Andrzej Petel-Petelski, zapraszam. W dzisiejszym inauguracyjnym odcinku goszczę Annę Winiewicz i Urszulę Jabłońską, studentki Uniwersytetu w Białymstoku. Z jaką dziedziną wiedzy postanowiłyście związać swoją przyszłość, Ania? Oczywiście z biologią. Jestem studentką trzeciego roku biologii sądowej na Wydziale Biologii. Biologii sądowej? Tak, no, to brzmi tak poważnie, ale wbrew pozorom łączy się szeroko z szeregiem innych dziedzin, także trzeba patrzeć na to niesamowicie interdyscyplinarnie. Okej, a Urszula? Ja również jestem studentką biologii ostatniego roku, drugiego roku drugiego stopnia, biologii środowiskowej oraz biologii z przygotowaniem pedagogicznym. Od lat działacie w kole naukowym. To sprawdzona informacja? Zgadza się, jak najbardziej. Zgadza się, dobra. A w takim układzie kto powiedział, koło to ludzie, którzy je tworzą? Są to słowa doktora Włodzimierza Chętnickiego, który jest założycielem i wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Biologów, obecnie patronem naszego koła. Co was skłania do tego, żeby uczestniczyć w kole naukowym? Za mało macie zajęć na uczelni, żeby jeszcze dodatkowo poświęcać czas? Generalnie tutaj chyba chodzi o poszerzanie horyzontów, a zawsze angażując się w jakąś dodatkową aktywność tutaj, działając w kole naukowym, my te horyzonty możemy sobie poszerzyć, możemy współpracować z ludźmi o niesamowitych zainteresowaniach biologicznych, co nas łączy i umożliwia taki szerszy rozwój. To chcesz mi powiedzieć, że wyście poszły na studia po to, żeby się uczyć? No naprawdę. To niesamowite, bo zazwyczaj młodzież wybiera się na studia, bo tam jest dużo kolegów, koleżanek, są fajne imprezy studenckie, a wy co? Książka. Nie tylko, nie. To się łączy wszystko. Urszula? I właśnie bycie w kole daje nam tu możliwość uczenia się nie tylko z książek, ale przez taką też aktywność na przykład w terenie i spędzanie czasu z innymi ludźmi, bo jak spędzamy czas z osobami, z którymi dzielimy te same pasje, to naprawdę bardzo wiele się uczymy. Czyli to jest też pewnego rodzaju forma spotkań towarzyskich. Tak, jak najbardziej. Te wasze zainteresowania, które staracie się rozwijać w kole naukowym, to wygląda w ten sposób, że co? Że do opiekuna koła mówicie, a my byśmy chciały teraz zobaczyć, jak przebiega cykl rozwojowy pytona amerykańskiego, jeżeli tak istnieje w ogóle. Generalnie nie jest to aż tak sztywne. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, plan na siebie i chce coś robić, to ma możliwość wyjścia z własnym pomysłem badań, z własnym pomysłem poszerzania swoich zainteresowań. Aczkolwiek jeśli ktoś do nas przychodzi i nie wie, czego szuka, nie wie, czego chce od życia, a biologia była takim wyborem
trafionym, ale jeszcze nieukierunkowanym, że my nie wiemy, czego chcemy w tej biologii i szukamy swojej czyli drogi. Czyli tacy studenci też się zdarzają, że przychodzą i mówią, no dobra, trafiłem w kierunek, tak? Poszedłem na biologię, jest okej, ale czegoś mi tutaj brakuje. Myślę, że to jest znacząca większość studentów. Aha. I w momencie, gdy te horyzonty sobie poszerzamy, to mamy możliwość, aby znaleźć tą swoją niszę. Urszula, w momencie, kiedy zaczęłaś studiować, czego zaczęło ci brakować, że poszukiwałaś tego właśnie w kole naukowym? Chyba właśnie takiego dodatkowego czasu poza zajęciami, kiedy mogę dalej rozwijać się w tej dziedzinie, ale już na przykład bez takich ograniczeń związanych z ocenami, z zaliczeniami. Aha, czyli niejako zdjęłaś z siebie presję oceniania? Tak, 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 dokładnie. Aha, a w czym się ukierunkowałaś? Ja akurat interesuję się pająkami. O, i to, proszę i od pierwszego roku studiów do teraz cały czas właściwie zajmuję się badaniem pająków. A tak a propos pająków, to właśnie widziałem gdzieś plakat na mieście, że jakaś wystawa pająków jest tu u nas w Białymstoku. Takich strasznych, takich dużych i włochatych. Łabę. A warto się wybrać zdecydowanie. Właśnie nasi kołowicze też byli i polecają. Myślę, że temat pająków to my sobie kiedyś, Urszula, załatwimy oddzielnie, bo to bardzo, bardzo interesujące. Ania, a ty? Ja chyba chciałam takiego szerszego spojrzenia na biologię i pierwszy rok był takim rokiem bardzo podstawowym, gdzie nie było zaskoczeń, jeśli chodzi o pewne zagadnienia, bo dużo rzeczy powtarzało się z zakresu liceum. Było to troszeczkę szersze, bardziej naukowe spojrzenie. Ale chciałam czegoś więcej, czegoś bardziej interdyscyplinarnego. Czy ty w ogóle już, jak kończyłaś liceum, wiedziałaś, że biologia to jest ten kierunek, który chcesz eksplorować dalej? Tak, to był mój pierwszy i jedyny wybór. Aha. I w momencie, kiedy trafiłaś do koła naukowego, czym tak naprawdę konkretnie się zainteresowałaś? Co zaczęłaś zgłębiać? Ja zainteresowałam się ornitologią i ptakami. Mhm. I aktualnie będąc na trzecim roku studiów, współpracując z kołem i interesując się akcjami, które są prowadzone właśnie przez Koło Naukowe Biologów w kontekście ptaków, dorobiłam się uprawnień obrączkarza na gatunek, który skradł moje serduszko, mianowicie obrączkuję kaczki krzyżówki. No to panowie, bójcie się. Ania obrączkuje. Dobrze. A słuchajcie, dziewczyny, powiedzcie, na ile zmieniło się wasze studenckie życie w momencie, kiedy zaczęłyście uczestniczyć w kole naukowym? Zrobiło się więcej czasu dla nauki, czy mniej czasu dla życia towarzyskiego, czy potraficie te rzeczy jak gdyby łączyć ze sobą? Czasu na naukę chyba było tyle samo, ale w momencie, gdy mamy więcej obowiązków i dochodzą nam jeszcze jakieś zagadnienia do zrealizowania z ramienia koła, jesteśmy w stanie lepiej układać sobie plan dnia. Mhm. I w moim przypadku ta organizacja jest znacznie lepsza. A Urszula? Ja tutaj zgadzam się za nią, właściwie miałam podobnie. Nim więcej takich zajęć dodatkowych nam dochodzi, tym lepiej potrafimy ten czas zorganizować i lepiej go spożytkować. Dobra, dziewczyny, a teraz serio. Jest ciężko. No, ja tak myślałem właśnie, że lekko nie jest, a wy to robicie tylko i wyłącznie po to, żeby lepsze oceny na egzaminie zdobyć. Nie, absolutnie. Oceny to nie wszystko. Nie, dobra. To taki żarcik prowadzącego był. Widzę w was pasję i ten ogień w oczach, jak zaczynacie mówić o biologii, więc powiedzcie mi proszę, czy jeżeli zajmujecie się konkretnymi tematami, prawda? Urszula interesuje się pająkami, Ania ornitologią. To wyklucza inne zajęcia w kołach? Absolutnie nie. My prowadzimy też taką działalność bardzo interdyscyplinarną i właściwie każdy kołowicz bierze udział w każdej dowolnej akcji, w której chce wziąć udział. Czyli jeżeli ktoś wymyśli jakąś akcję, jak na przykład, nie wiem, obrączkowanie ptaków, tak, to Ula, która jest pająkarą, przepraszam, może też w tym uczestniczyć, prawda? I dodatkowo swoją wiedzę jak gdyby na ten temat poszerzać, tak? Czyli ogólnobiologiczna wiedza zostaje przez to uwypuklona mocniej, tak? Jak najbardziej. Ja z chęcią biorę udział w wszystkich akcjach ornitologicznych, czy związanych z płazami właściwie. W każdej akcji lubię brać udział i biorę. Mhm. Ania?
Jak najbardziej, tutaj zgodzę się z Ulą. Właśnie po to jest ta działalność kołowa, po to jest ta działalność naukowa, aby zobaczyć jak najwięcej, dotknąć jak najwięcej i ewentualnie znaleźć tą swoją drogę. A jeśli już ją mamy, to właśnie poszerzać horyzonty. To jest słowo, które z moich ust pada dzisiaj bardzo często, ale jest niezwykle trafione. Rozumiem. A na ile pomaga wam uczelnia w tym wszystkim? Ja nie chcę tutaj, żebyście robiły jakieś laurki, tak, a jak dobrze nam tutaj, to dobrze. Nie. Chodzi mi o to, czy wy jako członkowie koła naukowego macie jakieś dodatkowe możliwości, na przykład odbywania ćwiczeń, doświadczeń? Myślę, że jest dużo łatwiej. Mamy spore wsparcie ze strony wydziału. Jeśli pójdziemy do kogoś z jakąś inicjatywą, jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktoś nam odmówił. Jeśli uczelnia i prowadzący mają możliwości, żeby nam pomóc, wesprzeć nas, czy jakimś konkretnym działaniem, bądź też radą, jak najbardziej to czynią. Mhm. Nie ma strachu takiego, Urszula, że jeżeli pójdzie się do wykładowcy, tak, i poprosi się o pomoc w tym czy w tamtym, że koleżanki czy koledzy z roku powiedzą: wazeliniara poszła, będzie chciała mieć piątkę. Myślę, że nie. Raczej wszyscy wiedzą, że my tutaj w kole prowadzimy obszerną działalność i że po prostu wychodzimy z takimi nowymi pomysłami. I też każdy może się w tę działalność naszą włączyć. A prowadzący, wykładowcy są naprawdę bardzo chętni i bardzo przychylni naszym pomysłom. Mhm. Powiedziałaś, że każdy może się włączyć. Czyli co, koło jest formułą otwartą dla wszystkich studentów? Częściowo tak, dla studentów jak najbardziej. Mogą do nas dołączyć osoby z Wydziału Biologii, czyli studenci z naszego wydziału, ale także studenci z nauk, interesujący się naukami pokrewnymi, studiujący też na Wydziale Biologii, ale interesujący się biologią. Jeśli mają w sumie tę pasję, to nikogo nie odprawimy z kwitkiem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś studiuje chemię, a interesuje się dodatkowo biologią, to nie ma problemu, żeby uczestniczył w zajęciach koła? Nie. Oczywiście nie. Też są wśród nas nawet studenci innych uczelni. No właśnie o to też chciałem, Urszula, zapytać. Czy współpraca właśnie międzyuczelniana na terenie, no ograniczmy to do Białegostoku, istnieje? Myślę, że tak. Podejmujemy próby stworzenia takich wspólnych akcji, na przykład z innymi uczelniami z Białegostoku, ale też studenci na przykład kierunków medycznych też do nas przychodzą spragnieni taką biologią, na przykład terenową. Mm-hmm. Czyli przyciąga ich również to, w jaki sposób wy tę wiedzę zdobywacie, że to nie jest tylko książeczka, test, egzamin, tylko po prostu coś namacalnego, coś, co można poczuć, coś, w czym można zauczestniczyć, jak gdyby na tej własnej skórze odczuć te zainteresowania, tak? To jest coś, co jest takim priorytetem. Książkę możemy przeczytać w domu, z publikacją możemy się zapoznać w trakcie trwania studiów. Zapytać też możemy kogoś, jak to wygląda, ale dotknąć my musimy sami. A aby dotknąć, warto jest wejść we współpracę właśnie tak, z taką jednostką jak my, bo to umożliwiamy. Organizujecie, z tego co wiem, organizujecie te akcje nie tylko na terenie kampusu tutaj, ale również wychodzicie poza, a czy także wyjazdowe jakieś się trafiają, typu obóz na przykład koła naukowego? Oczywiście, część akcji jest wyjazdowych, terenowych. Jako biolodzy w dużej mierze pracujemy w terenie, a z racji na to, że mamy wspaniałe zaplecze przyrodnicze, tak jak Biebrzański Park Narodowy, Narwiański, Białowieski, to wszystko jest bliziutko. I was tam pełno zawsze? Jak najbardziej. Czyli generalnie wracam do tego, co powinno młodych ludzi skłaniać do uczestnictwa w kole naukowym, czyli możliwość przeżywania zainteresowań w sposób niekonwencjonalny, nie taki stricte naukowy, ograniczony do sal wykładowych, do podręczników, opracowań i tak dalej, tylko wyjeżdżamy na obóz i będziemy, nie wiem, śledzić za skrońce na przykład, tak? I przez 2 tygodnie hasamy po lesie, śledzimy te za skrońce, a później z tego co? Wyciągamy wnioski. Czy te wnioski są dalej później w jakiś sposób, no nie wiem, przerabiane? Coś powstaje, czy...
Oczywiście, my wszystkie wyniki potem analizujemy. Pracownicy wydziału też nam w tym pomagają. I z tych wyników powstają później albo publikacje, albo wystąpienia na konferencje, postery, prezentacje. I wyjeżdżamy na konferencje właściwie w całym kraju. I są to konferencje studenckie, ale też konferencje już w danej dyscyplinie, gdzie spotykamy naukowców, specjalistów czyli, z danej dziedziny. Czyli jeszcze dodatkowo, prawda? Bo to jest też rozwijające dla Was, że macie możliwość poprzez takie konferencje, na które trafiacie z koła naukowego bądź co bądź, spotkać ludzi, którzy posiadają naprawdę ogromną wiedzę w danej dziedzinie i możecie niejako w gratisie tę wiedzę pozyskać od nich. Wiedzy, ubogacić sobie też grono kontaktu, bo czasami no, to się przydaje. Dokładnie. I też zdobywać takie umiejętności z zakresu autoprezentacji, co niezwykle się przydaje w dzisiejszych czasach. Czy jesteście w stanie zachęcić ludzi, którzy myślą o studiach w tej chwili, którzy są powiedzmy przed maturą, tak? Którzy myślą sobie, no dobra, no pójdziemy na uniwersytet, tam są fajni ludzie, będziemy studiowali. Jak zachęcić tych ludzi, żeby na ten uniwersytet wstępowali po to, żeby rozwijać właśnie swoje zainteresowania? Tutaj kluczową kwestią jest pokazanie perspektyw i możliwości. Utarło się takie przekonanie, że uniwersytet to przechowalnia wiedzy no. I my tylko powielamy jakieś schematy, uczymy się definicji z książek. Może kierunki politechniczne są bardziej takie zadaniowe, ale jak czyli się okazuje... ścisłe. Ścisłe. I tak właśnie myślą zadaniowo, a ludzie z uniwersytetu, tak, niekoniecznie im to wychodzi. Tak się utarło, ale jak się okazuje, nie zawsze tak jest i my odchodzimy od tej smutnej definicji, faktycznie szukając odpowiedzi w praktyce, myśląc zadaniowo, przyczynowo-skutkowo. Czasami można obalić pewne tezy, wysnuć własne hipotezy i potwierdzić doświadczalnie, co robimy w terenie. I nie tylko w terenie, też działamy laboratoryjnie. Także widzimy tu te możliwości, widzimy możliwość zmieniania świata. No, fajnie, fajnie to brzmi. Od sztywnego wzoru, powiedzmy matematycznego czy fizycznego, który nakazuje robić tak, tak i tak, wy podchodzicie do tego zupełnie inaczej, bardziej humanistycznie, doświadczalnie, szukacie, kombinujecie, jak to wygląda, a może to tak, a może jak, a poobserwujmy teraz ptaszki, tak? Tego typu działania mają szansę wygrać w dzisiejszych czasach z innymi rozrywkami, bo to wbrew pozorom łatwiej jest usiąść przy komputerze, włączyć konsolę, zagrać w jakąś grę czy obejrzeć na platformie film, prawda? To zależy od priorytetów. My nie chcemy osób, które będziemy musiały przekonywać, że to jest ważne. Nie chcemy wygrywać z nikim, ale przyroda nie ma już czasu. Właśnie po to studiujemy biologię, aby ten świat zmieniać, aby dawać nadzieję, że my możemy jeszcze coś zrobić. Więc jeśli są takie osoby i nas słuchają, zapraszamy serdecznie. Ale ten pierwiastek ciekawości, radości z biologii i miłości do otaczającego nas świata musi być na wstępie. Czyli można zaryzykować twierdzenie, że przyszłość świata, przyszłość planety jest trochę w waszych rękach. Można. A też nie tylko w naszych, generalnie dziedziny biologicznie tutaj współdziałają. To, że my się zajmujemy biologią, to jest jedna kwestia, ale działamy w ścisłej współpracy, później w opracowywaniu wyników, czy to w kontekście koła, czy później dalej. Patrzymy na to właśnie interdyscyplinarnie po raz kolejny i wtedy możemy widzieć realny, wymierny efekt naszych działań, który można wdrożyć w życie przyszłościowo. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach będziemy mogli skupić się na konkretnych waszych akcjach, na tym, co robicie, poopowiadać o tym i zachęcić innych, aby doń dołączyli. Jest obietnica z waszej strony? Oczywiście, z wielką chęcią opowiemy o wszystkich naszych akcjach, zarówno tych naukowych, jak i popularno-naukowych. Już nie możemy się doczekać. Ania Winiewicz i Ula Jabłońska były gośćmi podcastu Wiedza kołem się toczy. Andrzej Petel-Petelski, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Na końcu świata?
Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Zapraszamy.